EA Sports. It's in the game. Niecelnie. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. A teraz Xabi Alonso. A teraz Cristiano Ronaldo. Sergio Busquets. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Barcelona przy piłce.
Cousin, Di Maria, Piqué. Ślisk, Iniesta. Idealnie, tam gdzie miała trafić. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No nie, jest tak daleka, nie można zagrozić. Taki strzał to i ja bym obronił. Brawo, ładnie piętą. Di Maria. Teraz Cristiano Ronaldo. Piłka chodzi jak po sznurku. Mała możliwość zagrania na prawą stronę. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. David Villa jest znakomitym strzelcem. Nigdy nie przepuszcza okazji do zdobycia bramki. No zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. No udało mu się. Brawo, jest szansa. Offside. Ryzykownie, ale udanie. No już blisko pole karne. Dobrze dograł. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. A teraz Xabi Alonso. Di Maria. Cristiano Ronaldo teraz. Di Maria. Przejmują gracze Barsy. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. No, będzie gol! Świetnie zblokował. Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Zagrał piłkę głową. Prosto w bramkarza. Ależ podanie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? A teraz Cristiano Ronaldo. Próbuje teraz ślizgiem. Di Maria. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Ryzykownie, ale udało się. Messi. Gracz dalej pokazuje arbiter, stosując przywilej korzyści. Barsa przy piłce. Czy jest okazja? Broni. Piłka wychodzi w pole. Cousin. Xabi Alonso. Messi bez najmniejszych kłopotów wyczuł intencje rywala i przechwycił to podanie. Messi. Iniesta. A teraz Sanchez. Luka Modric. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Znakomita okazja! Uderzenie w stronę bramki. Tym golem otworzyli wynik w dzisiejszym meczu. Niewiele by brakowało, by piłka musnęła skutek, ale jest w karce. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny ruch bramki. Praktycznie nie do obrony. Będą kontratakować. No swoim niech dalej zostali powstrzymani. A teraz Sanchez. Atakuje wślizgiem. Czy strzela? Broni, ale piłka w grze. Nie ma przerwy, sędzia każe grać dalej. Cousin. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Sprytnie teraz. Cristiano Ronaldo. Di Maria. No, słynne są jego precyzyjne dośrodkowania. Piłka podkręcona. Xabi Alonso. Wybija piłka wciąż w polu. A teraz Sanchez. Przy piłce ponownie królewscy. Precyzyjne podanie. No, przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację. Spójrzmy.
No, świetnie go ograł. Zdążył w ostatniej chwili. Fabio Concentrao. No, udało się przejąć. Messi. Jordi Alba. Cristiano Ronaldo teraz. Brawo, zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Bardzo dobre podanie. Po przejęciu jest szansa na szybko. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. No i wślizg. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele ambicji strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Później. Messi. Jest szansa na kontratak. Luka Modric. Później. Ależ pięknie grają piłką. Nieudana obrona. Blisko pole karne, może strzelać. Strzela! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Messi. Dawid Villa. Ależ niesamowita atak obrońcy. Di Maria. Później. Podanie. A teraz Xabi Alonso. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Przejmują gracze Barsy. A teraz Sanchez. No, wślizgiem próbuje odebrać piłkę. Celnie, dobrze. Mają szansę na kontratak. Messi. Ale wspaniała okazja. Zdecydował się na strzał. Ale wspaniała bramka. Grał jak w transie, aż nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest, jak nasz bramkarz na Mistrzostwach Europy w Austrii. Zawodnik gra dzisiaj bardzo agresywnie, ma już na swoim koncie żółtą kartkę, więc trener podejmuje decyzję o zmianie. Pytanie, czy ktoś go powstrzyma, ale Frajd z piłką, Di Maria. Dobra pozycja do oddania strzału. O, udało mu się ładnie podać. Czy to wykorzysta? Akcja zatrzymana. A teraz Xabi Alonso. Oddaje piłkę koledze. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Iniesta. Messi. No, ten mecz to kolejne jego znakomite spotkanie. Zdecydowanie piłkarz meczu. Fantastyczna gra. Xabi. Dobre rozegranie. No i udało się odzyskać piłkę. Później. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No, już blisko pole karne. No, zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Realu Madryt. Że uderzył i trafił w mur.
Będzie strzelał. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ależ wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. A teraz Xabi Alonso. Trochę się zachwiał, ale utrzymuje się na nogach. Puzin. Puyol przerywa akcję przeciwnika. A teraz Sanchez. Puzin. Pięknie podał. A teraz Xabi Alonso. Iniesta. Ależ okazja! Jest okazja! Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. Ładna wymiana. Powinien dośrodkować. Podanie w pole karne. Wspaniała wrzutka. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Wymieniają piłkę między sobą. Puyol. Messi. Piqué. A teraz Cristiano Ronaldo. Puzin. A teraz Xabi Alonso. Robi się niebezpiecznie. Brawo za to podanie. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. W ostatniej chwili przejęli. Próbuje teraz ślizgiem. Mają szansę na kontratak. No, wypiąstkował w pole. Szansa na gola! Takimi strzałami nie doprowadzą do wyrównania. Zmarnowana okazja. Zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału. Puzin. Iniesta. Teraz mogą przeprowadzić ładną kontrę. Czy będzie bramka? Uderzenie. Będzie gol! Końcowy atak dający wyrównanie w tym spotkaniu. Brawo! Mamy powtórkę bramki, która daje remis w tym spotkaniu. To niesamowite. Barca cieszy się z tego, że tylko remisuje. Ale w tym spotkaniu rzeczywiście bieda zaglądała im w oczy. Spójrzmy. No, będzie gol. Będzie bramka. Spójrzmy. Uśmiechnęło się do nich szczęście. Tamej końcówce meczu prowadzą. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. Tutaj w grę wchodzi nie tylko futbol. Stawką jest duma i honor. Masz rację teraz. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski razem ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Przy piłce Cristiano Ronaldo, a teraz Xabi Alonso. W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Dawid Villa teraz. Atakuje ślizgiem. Arbeloa. A teraz Xabi Alonso. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Messi. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Di Maria.
ależ walczą o piłkę. Dawid Villa. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Nic nie wyszło z tego kontrataku. Później. Bardzo dobre podanie. Uderzenie w stronę bramki. A teraz Xabi Alonso. Di Maria. Przy piłce wspaniały dribbler. Fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. A teraz Sanchez. Atak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Ależ teraz wymanewrował obrońcę Xabi. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Czy to uderza? Ale spartaczył tę sytuację. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. To była dobra kontra, ale zabrakło precyzji. Arbeloa. Później. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Nieudane to prostopadłe zagranie. Przejęli rywale. Ślizgiem chce przerwać akcję. Groźnie, ale zdążyli na czas. Będzie groźnie, on potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polu karnym, jak i poza nim. No zobaczmy, czy sobie poradzi. No strzela! A teraz Xabi Alonso. Wspaniale przechwycił. No, świetnie go ograł. I... niestety, nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Już blisko pola karnego. Piłka chodzi jak po sznurku. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Później. Dobre rozegranie. Fantastycznie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest! Znakomicie! Messi. A widzę teraz wszystkie pomiły. Xabi Alonso. Barcelona teraz przed szansą, popatrzmy. Oddaje strzał. Wybija, piłka wciąż w polu. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Pepe. Później. Ładna seria podań, brawo. Puyol. Messi. Dobrze podał. Ma możliwość dośrodkować. Na wysokości pola karnego może być groźnie. A teraz Sanchez. Grając piłką z busza. Zdecydował się na strzał. Ładnie podciął piłkę, ale niestety za krótko do gola. Sergio Busquets. Będzie okazja dla Barsy. Strzela! On ślicznie uderzył. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. Uderzenie głową. Tuż nad poprzeczką. Ależ była okazja. Arbeloa. Później. Znakomita wymiana. Imponująca wymiana, ale chyba o jedno podanie za dużo. Rywal przy piłce. Ależ podanie. Brawo za to podanie.
Puzin. Luka Modrić. Dobra okazja. No, wyręczył teraz bramkarza. A teraz Sanchez. Jest zawodnik na czystej pozycji. Jest szansa. Powinien był wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Arbeloa. Uzin. A teraz Xabi Alonso. Di Maria. No, z tego miejsca można strzelać. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Piłkę przejmuje Cristiano Ronaldo. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Dla tych, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, przypominam, że Galacticos prowadzą. Rozpoczynamy drugą połowę. David Villa. No, trzeba pochwalić go za to podanie. I świetne przerwanie akcji przeciwnika przez Sergio Ramosa. I będzie aut blisko pola karnego. Xabi. No, był tam spalony. Arbeloa. Puzin. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Iniesta. Przekazał piłkę partnerowi. Ofensywnie zdecydowanie Barcelona. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Znakomicie, w tempo. Ależ rzut. Piękne uderzenie z voleja. No tak, strzelając kolego, no, pomyśl może o zmianie zawodu. Trener wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Sergio Busquets. No i wślizg. Iniesta. Atak Barsy, zobaczmy co z tego wyniknie. Piłka wciąż w grze. Wspaniała wrzutka. Zdążył w ostatniej chwili. Strzela! Xabi. Oddał piłkę. Sergio Busquets. Czy szansa? Kapitalna obrona. Gra dziś fantastycznie. On jest dziś nie do pokonania. Sergio Busquets. Szkoda takiej okazji. Była szansa na wyrównanie. Ale ta akcja mogła się podobać. Pepe. Dobra, piłka teraz do kolegi. Puzin. Teraz Cristiano Ronaldo. Xabi. Messi. Ślizgiem chce przerwać akcję. Messi. Podał do partnera. Są koledzy na wolnych pozycjach. Znakomicie ze skrzydła. Czy to wykorzysta? Piłka wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla Barsy. Xabi Alonso. Udane przejęcie Realu Madryt. Blisko pole karne, może strzelać. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Spójrzmy podanie na skrzydło do Cristiano Ronaldo. O, udało mu się ładnie podać. Uzin. Messi. Ślizgiem próbuje.
Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Wprowadzają piłkę od razu do gry. Kuzin. Iniesta. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. A teraz Sanchez. Cristiano Ronaldo teraz. Już blisko pola karnego. Dobrze dograł. Cristiano będzie strzelał. Niecelny strzał. Pepe. Kuzin. A teraz Cristiano Ronaldo. Pojedynek Xabiego z rywalem o piłkę. Pedro. Mogą kontratakować. Co z tego, że Barca jest częściej przy piłce, cały czas ma jedną bramkę do odrobienia. Sergio Busquets. Ładne. Nie wiem, czy był spalony, no ale sędzia decyduje. Ryzykowna, ale udana interwencja. Spójrzmy, może być go... Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Pedro. Czy będzie dośrodkowywał? Teraz Cristiano Ronaldo. Di Maria. Xavi. A teraz przy piłce Xavi Alonso. Atakuje wślizgiem. Messi. A teraz Xavi Alonso. Mają szansę na kontratak. Udane podanie. A teraz Xabi Alonso. Di Maria. Jest zawodnik na czystej pozycji. Cristiano Ronaldo! Świetnie przeda się przez obronę. Będzie walka o piłkę. Di Maria. Fabio Concentrao. Luka Modric. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. To nie był zwykły mecz, to była walka o prestiż. Tak jest od zawsze, kiedy grają oba te zespoły. Sytuacje są dramatyczne. To była piłkarska uczta, wspaniałe pokaz. No, szkoda, że się wszystko skończyło. Też kończę. Żegna Państwa. Wraz z Włodzimierzem Czarnowiczem witam Państwa Dariusz Szpakowski i wspólnie zapraszamy na dzisiejszy spektakl. Luka Modric. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Fabio Concentrao. Robi się niebezpiecznie. I Villa. Środek pola jest wolny, tam wbiega partner z jego drużyny. Szansa! Celnie do partnera. Pozostań, no strzela! No i świetnie piąskuje. Luka Modric. Ależ wspaniale to zrobił tuż za zagranie.
Messi. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo teraz. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Ale ładne techniczne zagranie. Cristiano Ronaldo jest znakomitym strzelcem. Nigdy nie przepuszcza okazji do zdobycia bramki. Piłka w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobrze podał. Świetnie się przedziera. No, jest nieustępliwy. Wydawało się, że już go minął, a tymczasem zdołał odzyskać piłkę. Wściekle atakowany. Mamy faul ze strony piłkarza Realu Madryt. Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. A teraz Cristiano Ronaldo. Mają szans. Fantastycznie się urwał. Było gorą. Tym golem zaskoczył i własnego bramkarza, i kolegów. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Szybszy jest od wiatru. Gubi asystę obrońcy, ale obrońca dzisiaj naprawdę ma ciężkie życie. Przy piłce ponownie królewscy. Puyol. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Czy to zdecydował się na strzał? Sędzia przyznaje rzut rożny Barcelonie. Luka Modric. Pięknie podał. Messi. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. Luka Modric. Szkoda, ładnie to wyglądało, ale za krótkie było to podanie. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Brawo, piłka przechwycona przez Cristiano Ronaldo. Znakomicie ze skrzydła! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Brawo, czyste wejście Pepe. Udane przejęcie Realu Madryt. Przy piłce Xabi Alonso. Kuzin. Blisko już do bramki. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Teraz Cristiano Ronaldo. Uderza! Broni to. Dobrze uderzył głową. Po uderzeniu w poprzeczkę! Piłka wraca na boisko. Iniesta. A teraz Sanchez. Luka Modric. Ach, prosto do celu. Zawsze tak to wyglądało. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Messi. A teraz Sanchez. Barcelona teraz przed szansą. Popatrzmy. Cudownie dograł. Oddał strzał głową. Tak jest. Piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Iniesta znowu strzela bramkę. Bez niego ten zespół byłby o połowę słabszy. Gramy, gramy. Taka jest decyzja arbitra. Czy to wykorzysta? Będzie strzał! A jaka bramka!
Sergio Busquets. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści Barcelona przy piłce. Atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Oddaje strzał. Fajnie, celnie uderzył. Podjął szybką, dobrą decyzję, ale szkoda, że nie trafił do bramy. Cristiano Ronaldo teraz. Xabi Alonso. Iniesta. Uzin. Xabi robi wszystko, żeby nie stracić piłki. Czy wykorzystają? Ależ ma pozycję! Strzela! No wsparli teraz bramkarza. 2-1 po pierwszych 45 minutach. Mają drugą połowę na to, żeby zmienić coś w tym spotkaniu. Po pierwszej przegrywają i to po bramce samobójczej. Najgorsze, że sami sobie tego piwa naważyli. Ech, nie wyszło. Sergio Busquets próbuje teraz ślizgiem. Dawid Villa teraz. Puzi. Jest szansa na kontratak. Czy szansa? Ale spartaczył tę sytuację. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. To była dobra kontra, ale zabrakło precyzji. Xavi. Czy to wykorzysta? Piłka odebrana tuż pod bramką. Strzela! Ma rację arbiter. Był spalony minimalny. Puyol. Piqué. A teraz Sanchez. Iniesta. Di Maria. Przejmują gracze Barsy. Po przejęciu jest szans. Nic nie wyszło z tego kontrataku. W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Podanie w pole karne. Ależ wolej. I znowu remis, proszę Państwa. No, uderzenie z woleja bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. Śmiała decyzja trenera. Podwójna zmiana. Znakomite dośrodkowanie, prosto do napastnika, brawo! Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Nieudane zagranie przejmuje rywal. A teraz Cristiano Ronaldo, a teraz Xabi Alonso. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Puyol. Messi. No, ten mecz to kolejne jego znakomite spotkanie. Zdecydowanie piłkarz meczu. Fantastyczna gra. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Messi. No nie, jest tak daleka, nie można zagrozić. Teraz Cristiano Ronaldo. No i przejęli w ostatniej chwili. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. A teraz Sanchez. Przejmują gracze Barsy. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Mamy nadal wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Świetne podanie. No, z tego miejsca można strzelać. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Mascherano. Xavi. Iniesta. Dobrze, rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Ślisk. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Di Maria. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Przeszedł go bez problemu. Dobra główka. Był gdzie być powinien. Messi. Pedro.
Dobry przechwyt Messiego. Xavi. No i wślizg Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo teraz. No i Cristiano Ronaldo. A teraz Cristiano Ronaldo. Precyzyjne podanie. Iniesta. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? No, szczęśliwie dla niego arbiter nie wyciąga żółtej kartki. Byłby to drugi jego kartonik i musiałby opuścić boisko. Ja myślę, że trener powinien go zmienić, bo to jest nieodpowiedzialny gracz. Ślizgiem chce przerwać akcję. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Piłka wciąż w grze. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! No strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie, jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. Zachwiał się po tym starciu Cristiano Ronaldo, ale utrzymał równowagę. Iniesta. Teraz Cristiano Ronaldo. Dobre rozegranie. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie. Remisowy rezultat utrzymuje się już od dłuższego czasu. Świetnie teraz przerwał tę akcję obrońca. No i przepada szansa na to, by prowadzili w tym meczu. Messi. Gwizdek i mamy rzut wolny. Nie tracą czasu, już wznowili grę. Atakuje wślizgiem. Czy to wykorzysta? No, może być gorąco. Będzie strzelał. Uśmiechnęło się do nich szczęście. W samej końcówce meczu prowadzą. Ten gol bez wątpienia zmienia przebieg tego spotkania. Ten właśnie gol prawdopodobnie zapewnia im zwycięstwo w całym spotkaniu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Koniec meczu. Pewny triumf Barcelony. Potwierdzają, że są dumą Katalonii. Analiza tego meczu, Wodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili. We'll be right back.
Stadium. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie równe drużyny bez faworyta. Aguero. Będą kontratak. No niestety rywale przerwali ten kontratak. Sędzia przerwał grę. Rzut wolny dla Manchesteru City. Nie czekają od razu, wznawiają grę. Mata. No, zastanawia się, czy nie... Faul, gwizdek sędziego. Czy będzie tylko rzut wolny, czy będzie na przykład kartka? Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. O, ładnie to zrobił. Aguero. Jest szansa na kontratak. No, znakomicie, co teraz? Uderzenie w stronę bramki. I mamy rzut rożny dla Manchesteru City. Łówkuje. Chybiło kilka centymetrów. Było bardzo groźnie po tym rzucie rożnym. Widać, że to jest przygotowane. Hazard. Ależ niesamowity atak obrońcy. Wydawało się, że a jednak przejął. Próbuje teraz ślizgiem. No, strzela! Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Mają liczebną przewagę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. O to chodziło! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Teraz Ashley Cole. Ładne podanie. Torres nie dał... Jest szansa! Nie złapał tej piłki. Czy to wykonał? Aj, blisko słupek! Ależ piękne podanie. Czy to wykonał? Uderzenie? Odbił piłkę. Dobra okazja. Jest. Pierwsza bramka w tym spotkaniu. I mamy zmianę. Aguero. Choć wszyscy znają jego umiejętności dryblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Aguero. Lescott. Plissi. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Już blisko pola karnego. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Aguero. Ładnie przejęli teraz piłkarze Chelsea. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Szybko wykonany rzut wolny. No, miał szczęście, że obyło się bez żółtej kartki. Byłby ukarany w tym spotkaniu po raz drugi. Sędzia był nad wyraz pobłażliwy. Przecież równie dobrze mógł pokazać czerwoną kartkę. Skutecznie dograł do kolegi. Spróbował ślizgiem. Atak Manchesteru City. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Fernando Torres. Silva. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No, swoim nieźle, ale zostali powstrzymani. Ależ tam się przedał! Oddaje strzał! Aj, nie trafia! Musi być rozczarowany. Dostał piłkę prosto na nogę. Lescott.
Nasri. Podał ją. Zabaleta. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Piłka trafia do przeciwników. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. A teraz Lampard. Tracą piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. A szkoda, nie udało się. Mata. Ślisk. Faulował piłkarz Manchesteru City. Nie ma wątpliwości, sędzia pokazuje żółtą kartkę. Lampard. Podanie. Mata. Stracona okazja do zdobycia gola. Aguero. Mata. Ślizgiem chce przerwać akcję. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Mata. Atak Chelsea. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Nasri. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. A teraz Kompany. Silva. Aguero. No już blisko pole karne. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Obinkel. Wymieniają piłkę między sobą. Świetnie zagrał. To musi być bramka. Zaspał obrońca. Będzie strzelał. Mogą sobie pozwolić na takie nieudane zagranie jak teraz, bo przecież prowadzą. Fernando Torres. Udanie zablokowali ten strzał. A teraz Lampard ładnie dograł. Dobre rozegranie. No i udało się odzyskać piłkę. Silva. Ale wspaniale to zrobił tuż za zagraniu. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Ryzykownie, ale udanie. Perfekcyjnie podcięta piłka, wspaniale. Fernando Torres. Ślizgiem próbuje. Ryzykuje, jest faul, a przecież ma na koncie żółtą kartkę. Druga żółta kartka i sędzia nakazuje mu opuścić boisko.
fatalne zagranie, są ukarani czerwoną kartką. Obnikel. Popatrzmy, Londyńczycy w natarciu. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Czewyk ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nasri. Piłka wciąż w grze. Strzela! Świetnie. Brawo, piękny volley. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Czy to wykorzysta? Brawo, ładnie odebrał w polu karny. Ma możliwość odegrania. Polo które teraz? Szansa na... To musi być gol! Strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. Kapitalna wrzutka! Dobra główka! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. I ponownie udane wejście Kola. Dobrze podał. Obnikel. Atakuje ślizgiem. Uderzenie. Ale ładnie to obronił. Okazał, że jest wielkim graczem. Bramkarz Manchesteru City rozpocznie grę. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. Nasri. Obnikel. No i ślizg. Jest szansa na gola. No, będzie gol. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Brawa za tę interwencję. Zdążył w ostatniej chwili. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Które? Nasri. Szkoda. Mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Czy to... No strzela! Nieudana próba doprowadzenia do remisu. Wygląda na to, że ciężar odpowiedzialności, który na nim spoczywał, chyba go przytłoczył przy tej akcji. Doskonale. Które? Silva. Dobrze dograł. Czy to wykorzystał? Jest okazja! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Nie przepuścił dziś ani jednej piłki. Broni fantastycznie. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Mają szansę na kontratak. Szansa! Takie strzały to bronią bramkarze bez wysiłku. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. Dobry mecz, świetny wynik, doskonała gra. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witamy i zapraszamy. No, lubię komentować takie spotkania jak dzisiejsze. Interwencja i decyzja sędziego, czekamy. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Obnikel. No, może być groźnie, Chelsea atakuje. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ślizg pięknie dograł. Ale strata.
stracili posiadanie piłki. Nie dał się pokonać tym strzałem z dystansu. Bardzo dobra interwencja bramkarza. Popatrzmy za chwilę. Przesunął uderzenie głową. Aż minimalnie trafił. Świetnie wyszedł w górę, trafił w piłkę, ale chyba niezbyt dokładnie. Obrońcy muszą go dokładniej kryć w takich sytuacjach. Nie mogą liczyć na to, że następnym razem się nie uda. Już blisko pola karnego. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Znakomita sytuacja! A teraz przy piłce Lampard. W ostatniej chwili przejęli. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Przekazał piłkę partnerowi. Przerwał akcję Torresa sędzia. Słusznie, spalony. Kompany. Przy piłce jeden z najlepszych obrońców świata. Prawdziwy skarb. Nasri. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Lampard. Ashley Cole teraz. Pytanie, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu po tym zawodniku? Można na niego liczyć. Zawsze stara się włączyć do ataku. Blisko pole karne. Aguero. Spróbował ślizgiem. Precyzyjne podanie. Silva. Jednak sędzia nie przerwał gry. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Obinkel. Nasri. Mają szansę na kontratak. Znakomicie, w tempo. Ach, szkoda. Dobre rozegranie. Czy to szansa? No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Robi się niebezpiecznie. Podanie w pole karne. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Silva. Mata. Obinkel. Przechwycili przeciwnicy. Aguero. No, z tego miejsca można... Uderza! Obronił, nie złapał piłka w grze. Mata. Obinkel. Silva. Mogą kontratakować. Ależ walka o piłkę. Fernando Torres. Próbuje teraz ślizgiem. No i strata piłki. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Silva. Aguero. Świetne podanie. Brawo, dobry przechwyt Chelsea. Fernando Torres. Aguero. No i kontra zastopowana. Ależ okazja! Strzela! Zdobywają bramkę!
No uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka, znakomite podanie. Szechem byłoby tego nie wykorzystać. Ślizgiem chce przerwać akcję. Aguero. Przejrzył. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Ładne podanie. No, dobry odbiór po stracie piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Odbił piłkę. Hazard. Jest. No, znakomicie, co teraz? Aguero! Będzie strzelał! Ale spartaczy tę sytuację. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. To była dobra kontra, ale zabrakło precyzji. Ture. Silva. Blisko pole karne, może strzelać. Świetna akcja w obronie. Mata. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. A teraz Tevez. Przy piłce Tevez. No i ślisk. Fernando Torres. No i przejęli w ostatniej chwili. Nasri. Ważne, że nie jest osamotniony. Stracona okazja do zdobycia gola. No, udało się przejąć. A teraz Kompany. Teraz Ture. Wspaniale przechwycił. Ma do kogo zagrać. No, ucieka obrońcy. Czy to strzela! No, brawo, brawo! Ma dziś swój dzień. Po raz kolejny bramkarz wychodzi obronną ręką z niezwykłej sytuacji. Nie udało im się wykorzystać. Jest szansa! To będzie rzut wolny. Czy to wykorzysta? Przejął piłkę we własnym polu karnym. Hazard. Mata. Szansa! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No i mamy bramkę wyrównującą. No, nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Tak, myślałem, że zachowa dziś czyste konto. A teraz przy piłce Tevez. Obinkel. No, może być groźnie, Chelsea atakuje. Ależ piękne podanie. Piłka w pole karne! Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. No, zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Polo Ture teraz. Obinkel. A teraz Lampard, Obinkel. W ostatniej chwili przejęli. No, może być groźnie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Tevez. Plisi.
Dobra piłka teraz do kolegi. A gol! No strzela! Piłka w bramce. Jednobramkowa przewaga. Spójrzmy na powtórkę, na tę składną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Nasri. Jest okazja! I za moment Manchester City rzut rożnego. Piłka wychodzi na odbramkowy i będzie wznowienie od bramki. Nasri. Plisi. Blisko bramki gracze Manchesteru City. Szansa! Zablokowany strzał. Ryzykował, ale się udało. Hazard. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piłce. O to chodziło! Jest uderzenie głową na bramkę. Tak jest, piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Prześledźmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzył. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo i zagranie głową. Blisko pole karne. Uderzenie prosto w bramkarza. Silva, Balotelli, no będzie gol, nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Fernando Torres, pięknie podał, rozejrzał się, nie chce grać sam, oddaje strzał. Nasri. Ryzykowna, ale udana interwencja. Robi się niebezpiecznie. Czy to strzela? Jak można było zawsze paść w taką sytuację? Obrońcy teraz mają trochę żalu do napastnika. Znakomicie rozpoczęli tę kontrę. Zabaleta. Silva. Balotelli. Od dłuższego czasu utrzymuje się wynik remisowy. No ale końcówka będzie pasjonująca. Dobra okazja. Mogli prowadzić, ale spudłował. Zbyt pewnie się chyba poczuł i w efekcie niecelny strzał. Plisi. A teraz Tevez. Mają liczebną przewagę. Czy to wykorzysta? Uderza. Tak jest. Będziemy mieli rzut karny. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. No i kto wie, jak potoczą się losy meczu po tej bramce. Ślisk. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Lescott. Plisi. Tevez. Plisi. Blisko już do bramki. Ale zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki. No ale brawa dla obrońców.
I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Bardzo ciekawy mecz, sporo sytuacji bramkowych. Tak, myślę, Darek, że rzeczywiście to widowisko. Etihad Stadium, witam Państwa, Dariusz Szpakowski. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Zabaleta. Aguero. Atak Manchesteru City. Ale strata w takim momencie. Uderzenie w stronę bramki. Gol! Pokonał bramkarza. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Nasri. Hazard. Ślizgiem próbuje. Mata. Jak na to wejście obrońcy zareaguje sędzia? Żółta kartka. Obnikel. Pięknie to zrobił. A teraz Tevez. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola, jest spalony. Ach, kapitalne podanie. Akcja zatrzymana. I piłka przejęta przez Terrego. Szansa na kontratak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ładne dogranie. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę, byłoby bardzo niebezpiecznie. No, udało się przejąć. Perfekcyjnie podcięta piłka, wspaniale. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Hazard atakuje ślizgiem. Blisko pole karne, może strzelać. Piłka wyszła na aut. Góry. Ashley Cole bez problemu przechwytuje tę piłkę. Może zagrać do środka, do swojego partnera. Silva. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No, swoim nieźle, ale zostali powstrzymani. Nieczyste zagranie, piłka za Chelsea. Niesamowite kurnuje. Ależ miał znakomite podanie. Od własnej bramki zacznie zespół Chelsea. Fernando Torres. No, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć jego w akcji. Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Czy to wykorzysta? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Wspaniale przechwycił. Już blisko pola karnego. Nie, to nie tak. Ładnie przejęli teraz piłkarze Chelsea. Silva. Będą kontratakować. No i kontra zastopowana. Hazard. Z łatwością uwolnił się spod opieki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. Iwanowicz. Obnikel. Ma do kogo podać, jest w środku partner. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Fernando Torres. Lampard. Nie jest sam, obok partnerzy. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. Które? Silva. Dobra pozycja do oddania strzału.
Ładnie się zapowiadała, ale rywale odebrali piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Ładnie go minął. Wygląd. Faulował piłkarz Manchesteru City. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Ładna wymiana. Sędzia odgwizduje faul gracza Manchesteru City. Czy rzeczywiście był to faul na kartkę? Wydaje mi się, że się pośpieszył. Przedarł się dalej. Zdecydował się na strzał. Zdobywają bramkę. To był trudny do obrony strzał. Świetne uderzenie. Dolny ruch bramki. Idealnie przymierzył. Dolny ruch bramki. Ale rajd w jego wykonaniu. Efektowny rajd zatrzymany przez obrońcę. Mają szansę na kontratak. Dostrzegł partnera. Powstrzymani. Próbuje teraz ślizgiem. No i przejęli w ostatniej chwili. Pięknie dobrał. Świetnie, w pole karne. Świetnie zagrał. Znakomicie strzelał. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2-0. I rozpoczęli drugą połowę meczu. Ja może tylko przypomnę, że prowadzi Manchester City. Mata. Plisi. A teraz Lampard. Aguero. Lampard. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Ma do kogo podać. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. No, błysnął teraz klasą. Ture. Ale znakomicie rozgrywają. Strata piłki. Fernando Torres. Świetne podanie. Ma wsparcie w środku pola. Iwanowicz. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Przy piłce Kompany. Tevez. Brawo, dobry przechwyt Chelsea. Podanie Samira Nasriego przejęte. Fernando Torres. Zabaleta. Silva. Pol z łatwością przecina to podanie. Celnie, dobrze. No i udało się odzyskać piłkę.
Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Aż dwóch zawodników zdecydował się wymienić trener w swoim zespole. Jakimś cudem broni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Nareszcie zachował się jak na bramkarza przystało. Dobra okazja. No brawo dla bramkarza. Popisał się znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku, to jest cel bramkarza. Podał ją. Piłka wciąż w grze. Nie jest sam. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. No i ślisk. Czy to wykorzysta? Raul Meireles. Rzut rożny dla Chelsea. Silva. Ach, szybszy jest od wiatru. Kubi asystę obrońcy, ale obrońca dzisiaj naprawdę ma ciężkie życie. Przy piłce Tevez, przy piłce napastnik, znany z tego, że zawsze wykorzystuje okazje, które się nadarzą. Muszą go pilnować. Hazard. Fantastycznie uderza! I teraz Chelsea dośrodkowywać będzie rzut rożnego. Nie udało im się wykorzystać rzut rożnego i teraz rywal przy piłce. Ślizgiem próbuje. Torres jak Alpejczyk minął teraz obrońcy. Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja. Znakomita. Podanie. Czy to wykorzysta? Piłka w rękach bramkarza. Takim strzałem nie da się nikogo zaskoczyć. Silva. Ta groźna akcja przerwana przez obrońcę. Kolejny faul tego zawodnika. Musi uważać. Ma już żółtą kartkę. To jest drugi żółty karton na jego koncie. I musi zejść z boiska. Słuszna decyzja arbitra. Będą kończyć ten mecz w osłabieniu. Ryzykowna, ale udana interwencja. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Oddał piłkę. Atakuje ślizgiem. Ograł go teraz. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Mamy statystykę fauli od drugiej. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Teraz które? No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. No i partnerzy podążają z pomocą. Czy to wykorzysta? I za chwilę rozpoczniemy od bramki. A teraz przy piłce Kompany. Polo które teraz? No zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Nasri. Ryzykownie, ale udało się. Plisi. Ślisk. Ależ ma pozycję! No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Broni! Piłka wychodzi w pole. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Hazard. O, ładnie to zrobił. Ależ piękne wejście. Ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. No choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć w meczach o punkty.
meczu, świetne miejsce, oglądamy świetny spektakl. Tak, dzisiaj naprawdę jest fantastyczne widowisko. Szansa na kontratak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ależ walczą o piłkę. Spróbował ślizgiem. Skutecznie dograł do kolegi. Za szybko stracili. Ależ niesamowity atak obrońcy. Są partnerzy obok niego. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Neymar. Sandro. No, zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No, swoim nieźle, ale zostali powstrzymani. Faul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? Błyskawiczne wznowienie gry. Bulk. Dobre rozegranie. Świetnie interweniował na skrzydle, przejął piłkę. Czyste, bezbłędne wejście do niego Alvesa. Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. Ładna wymiana. Prowadzą piłkę do gry, wrzutem z autu. Zdążył w ostatniej chwili. Canarinhos przed szansą na zdobycie bramki. Podał do partnera. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Nie dograł! Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Hulk. No, z tego miejsca można strzelać. Ślizgiem chce przerwać akcję. Brawo, ładnie piętą. Co zrobi sędzia? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Zmiana w drużynie Brazylii. Sandro. Ma szansę dograć pole karne. Centra groźnie. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Hulk. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Neymar! Ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Da Silva. Hulk. Przeciwnicy przejęli. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Ależ ładne techniczne zagranie. Wymiana podań między dwójką graczy. Hulk. Ładna akcja. Ślizg, atak Brazylijczyków.
spóźniona interwencja. Dośrodkował? No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Udało mu się minąć obrońcę. Neymar! No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Wydawało się, że a jednak przejął. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie. Neymar. Ślizgiem próbuje. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Dobrze podał. Brawo za ten odbiór. Świetnie odzyskał piłkę po tym, jak ją stracił wcześniej. Podał ją. Pięknie podał. Mogą kontratakować. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Rezultat do przerwy 0-0. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Próbuję teraz ślizgiem. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jak na to wyjście obrońcy zaradni sędzia. Neymar. Świetne podanie. Próbował, ale stracił piłkę. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Neymar. Przy piłce wspaniały drybler. Fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Nie powinien grać w ten sposób. Łatwa strata. Atakuje ślizgiem. Nieporozumienie i strata piłki. Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Neymar. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Sandro, blisko pole karne. Ależ podanie. Podanie. Czy to wy... Strzela! Niesamowite! Obronił! Mamy nadal wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła. Dobra okazja! No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Thiago Silva. Ślisk. Czy to by... Jest okazja!
byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. No nie przemyślał tego zagrania. Ma przecież żółtą kartkę. Druga żółta kartka i sędzia nakazuje mu opuścić boisko. Fatalne zagranie. Są ukarani czerwoną kartką. No zastanawia się, czy nie strzelać. Spróbował ślizgiem. Piłkę przejmuje Dani Alves. Precyzyjny podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Neymar. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Będą kontratakować. Celnik do partnera. Czy to wygląda? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. Dobrze dograł. Jest szansa. No, pewna znakomita interwencja bramkarza. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie. Jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. Brawo, ładnie podał. Czy to wygodnie? Będzie strzelał. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. Zarówno jeden, jak i drugi bramkarz będą zapewne bohaterami dzisiejszego meczu. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Czeka na biegających kolegów. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. W ostatniej chwili przejęli. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Uderzenie, odbił piłkę. O, udało mu się ładnie podać. Przejęli piłkę. Neymar. Jeszcze tylko 5 minut, wciąż remis. Sandro. Groźnie, ale zdążyli na czas. Mają w tej chwili szansę na kontrę. Zobaczmy. No, zdecydowanie. Ale wspaniała okazja. No nie wiem, był spalony czy nie. W każdym razie bramki nie będzie. Neymar. Dobre, dalekie wyjście bramkarza. I niebezpieczeństwo zażegnane. Atak Brazylijczyków. I ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Szansa! Bronił, piłka w grze. Słowa uznania dla bramkarza. To już koniec meczu. On wciąż nie puścił gola, mimo tylu sytuacji. Czy to wykorzysta? Strzela! Do końca blisko, jaka radość! Ten gol daje im prowadzenie! Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił naprawdę w tym meczu znakomicie. Nie do wiary! W tej chwili właśnie zapewnili sobie chyba zwycięstwo. Co za emocje tuż przed końcowym gwizdkiem. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Analiza tego meczu, Wodek, jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak.
mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Zdążył w ostatniej chwili. Ależ piękne podanie. No, nie mogą się przebić. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Thiago Silva. Neymar. Ładne podanie. Dośrodkowo! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Bolt. No i wślizg. Canarinhos przed szansą na zdobycie bramki. Sprytnie teraz. Sandro. Podał do partnera. Sandro. Ograł go teraz. To uderza. Minimalnie celnie. Neymar. Sędzia pokazuje kontynuację gry. Piłka wychodzi na obramkowy i będzie wznowienie od bramki. Sędzia liniowy pokazał, że piłka opuściła boisko i za chwilę rozpoczęcie od własnej bramki. Słuszna decyzja arbitra, sięga po kartkę dopiero po przerwaniu gry. I słusznie wyrzuca go z boiska. Mamy zmianę w zespole Brazylii. Ależ walczą o piłkę. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Ależ piękne wejście. Ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. No, musi być bramka! Uderzenie w stronę bramki. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Zmarnowali ten rzut. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Ależ uderzenie! Poprzeczka! Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Czy to dobra okazja? Obronił, ale piłka na boisku. Pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale. Spójrzmy, Brazylijczycy. Groźna akcja. Piłka w pole karne. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? No, wślizgiem próbuje odebrać piłkę. Piłkę przejmują rywale. Mogą kontratakować. No i kontra zastopowana. Da Silva. Hulk. Ryzykowna, ale udana interwencja. Mają szansę na kontratak. Czeka teraz na partnerów. Ślizgiem chce przerwać akcję. Bardzo dobre podanie. Zdecydował się na strzał. Aj, nie trafia. Musi być rozczarowany. Dostał piłkę prosto na nogę. Hulk. Ależ piękne wejście. Ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Sandro. Robi się niebezpiecznie. Na chwilę tracisz gwizdek, rzut wolny.
i bramkarz łapie piłkę, choć strzał naprawdę znakomity, ale obrona też mistrzowska. Pachnie mi to golem przy następnej próbie. No i przejęli w ostatniej chwili. Podanie w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ryzykownie, ale udanie. Cóż za klasa, niesamowite. Jest szansa na kontratak. Oddaje piłkę koledze. Ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo. Jaka jest decyzja sędziego? Ładna akcja! Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. To się nazywa krycie na lata. Dobre rozegranie. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. David Luiz. Atak Brazylijczyków. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! Obronił, nie złapał, piłka w grze. No, udało się przejąć. Ładne podanie. Celnik do partnera. Powstrzymali. Spróbował ślizgiem. Przejęli piłkę i brawo, jest szansa. Jest okazja. Brawo! Gol! Gol dla Brazylijczyków! Ważna bramka! Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Po 45 minutach remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. Ale szczęśliwie zdobyli prowadzenie tuż przed przerwą. Wykorzystali gapiostwo rywali, no i strzelili bramkę, która daje im prowadzenie. David Luiz. Próbuje teraz ślizgiem. Będą kontratakować. Neymar! Czy szansa? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Hulk. Ślizg. W tej chwili przejęli. Pięknie podał. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Da Silva. Odebrać piłki. Ma z kim rozegrać tę akcję. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Hulk. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. Już blisko pola karnego. Podał ją. Osyła w pole karne. No, potężna bomba z pole. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Ależ piękne podanie.
celnie, dobrze. Akcja zatrzymana. Dostaje wsparcie. Atakuje ślizgiem. To musi... Jest szansa. Ta bramka daje wyrównanie w meczu. No, no, przyszła kryska na Matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no, przyszło mu puścić gola. Piłka chodzi jak po sznurku. Hult. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ładne podanie. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. No, trener musi dokonać zmiany. Nie ma innego wyjścia. Po tym brutalnym wejściu nie będzie mógł kontynuować gry. To pewne. Wygląda to fatalnie. No i ślizg. Sędzia odgwizdał faul. No i jaka jest decyzja? Zmienia się sytuacja na boisku. Czerwona karta. Rywale z pewnością spróbują teraz zmienić remisowy rezultat. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Skutecznie dobrał do kolegi. No, potwierdza, że ma predyspozycję lekkoatlety. Czy ten za jego plecami to też gra w tym samym grę? Blisko już do bramki. To musi być bramka! Ładna akcja skrzydłem i no strzela! Obrona dzięki tej bramce prowadzą. Świetnie mija teraz obrońcę. David Luiz. Strata i przy piłce rywale. Sandro. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Wybornym technikiem niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Odegrał ponownie piłkę. Hulk. Da Silva. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Czy to dobra okazja? Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Hulk. Ślizgiem próbuje. Czy będzie bramka? To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy! Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Da Silva. Tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Aleksandro Pato.
Ślizgiem chce przerwać akcję. Canarinho przed. Byli dziś lepsi o zaledwie jedną bramkę. Zwyciężają 2-1. Wygrana w takim meczu to nie to samo, co w grze o punkty, ale daje im pewien komfort psychiczny.